tydzień temu na wspólnym posiedzeniu komisji. Grupa naszych radnych złożyła projekt inicjatywy uchwałodawczej, który ma polegać na tym, by zmienić, dokonać zmian w regulaminie Rady Miejskiej. Między innymi chodziło nam przede wszystkim o tam pewien taki zapis dotyczący inicjatywy uchwałodawczej. Proszę Państwa, my w kampanii wyborczej mówiliśmy o tym, że chcemy, aby jak największa grupa obywateli, mieszkańców zaangażowała się w sprawy naszego miasta, aby uspołecznić pewne działania. Natomiast w regulaminie bardzo mocno to mieszkańcom utrudniono, ponieważ w statucie, przepraszam, ponieważ istniał próg nie do przejścia, można powiedzieć, gdzie trzeba było zebrać 5000 podpisów, żeby taką inicjatywę uchwałodawczą złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej. My w naszej propozycji, w naszym projekcie uchwały proponujemy zmniejszyć liczbę mieszkańców, którzy mają się podpisać pod inicjatywą uchwałodawczą, pod takim projektem, do 150 osób. Więc mamy nadzieję, że to się uda zrealizować. Zachęcamy wszystkich radnych do tego, aby ten projekt poprzeć. Chcemy, aby również radni, także i Platformy Obywatelskiej, zwrócili na niego uwagę. Tym bardziej, że ten projekt będzie procedowany w najbliższym czasie, bo nie chcemy go zgłosić już teraz na tą najbliższą sesję, ale dopiero w lutym. Mam nadzieję, że będą komisje, będą spotkania, będzie go jeszcze można przeanalizować i ten projekt zyska poparcie. Tym bardziej, proszę Państwa, że nie ma takiego miasta w Polsce, który ma taki duży próg. W innych miastach w Polsce, w najbliższych nam miastach, czy to w Bydgoszczy, czy to w Toruniu, w Gdańsku, w Inowrocławiu, te progi są o wiele mniejsze. My w naszym uzasadnieniu wspomnieliśmy o tym, że w Bydgoszczy jest 1000 osób potrzebnych do podpisania, w Gdańsku 2000, w Inowrocławiu 1000, w Warszawie 1%, to jest około 700 tak jakby mieszkańców. 700 mieszkańców w Warszawie. W Toruniu, proszę Państwa, więc mieście najbliżej 150, Wrocławek 100. Tak. Więc chyba nie ma powodu, żeby Grudziądz miał próg 5000 głosów.